10 czerwca, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czytamy o tym w liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz. Jak wiele zawiera w sobie to zapewnienie apostoła Pawła. Nie mówi on, wiemy, że w niektórych okolicznościach lub większość spraw, albo radosne przypadki, lecz wiemy, że we wszystkim, od najmniejszego wydarzenia w życiu codziennym do największego przełomu w godzinie działania Bożej łaski na człowieka, wszystko współdziała teraz, nie współdziałało, albo będzie współdziałało, ale wszystko w danym czasie działa ku naszemu dobru. W tym momencie, kiedy być może jakiś głos wymawia słowa, karanie Twoje jest niepojętą głębią. Aniołowie na niebiosach, obserwując rozwój wielkiego planu, wykrzykują z opuszczonymi skrzydłami. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Czytamy o tym w Psalmie 145, wiersz 17. A zatem wszystko współdziała. Tu objawia się cudowne połączenie, wiele różnorodnych barw, samych w sobie, szorstkich i niepowabnych, potrzeba, aby utkać piękny, w pełni harmonizujący wzór. Wiele trzeba poszczególnych tonów i muzykalnych współbrzmień, a nawet dysharmonii i dysonansów, żeby stworzyć cudowny hymn. Potrzeba wiele oddzielnych kół i połączeń, aby stworzyć maszynę. Weźcie oddzielną nić lub nutę, albo jakieś koło, nie przedstawiają one w sobie ani piękna, ani przydatności. Lecz wykończenie, wykończcie tkaninę, połączcie nuty, złączcie oddzielne części stali lub żelaza i zobaczycie, jak doskonały i symetryczny okaże się wynik. Oto lekcja dla wiary. Czego nie wiesz teraz, zrozumiesz potem. Z 1000 doświadczeń nie 500 przyczynia się ku dobru wierzącego, lecz 999 jeszcze jedno. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują.